W mieście Wejherowie dla dzieci i młodzieży przygotowano szereg atrakcji z różnorodnych dziedzin. Miłośnicy aktywności fizycznej od poniedziałku do piątku mogli spróbować swoich sił w wielorakich dyscyplinach. To jest fajna zabawa i lepiej spędzać aktywnie ferie niż siedzieć przed komputerem. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie na ferie, ponieważ można pograć, nie przed komputerem siedzieć. Można się spotkać, jak mówiłem, z kolegami. Zajęcia propagujące książkę i teatr przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Tradycyjnie szereg warsztatów przygotowało także Wejherowskie Centrum Kultury. Tutaj paleta oferowanych zajęć była niezwykle szeroka, począwszy od warsztatów cyrkowych, projektowania muzyki elektronicznej, ceramicznych czy fotograficznych. W powiatowym zespole placówek oświatowo-wychowawczych zajęcia odbywały się w pierwszym tygodniu ferii. Bransoletki robiliśmy. Ja zrobiłam 4, tutaj taką posrebrzaną i takie. To chyba nie jest proste. No i można się wprawić do tego. Bardzo tu jest miło, pani nawet stara się nam wszystko pomóc. Byliśmy na zajęciach takich różnych, bardzo fajnie. Mi się bardzo podobało. Ogólnie to jest tak sympatycznie, panie są sympatyczne. Na zajęcia przyjeżdżały dzieci nie tylko z Wejherowa i najbliższych okolic, ale też dalszych miejscowości powiatu, na przykład Łebieńskiej Huty czy Bendergowa. W programie oprócz kwestii plastyczno-artystycznych młodzież zwiedzała miasto i uczestniczyła w zajęciach muzycznych. Paletę różnorodnych zajęć przygotowano także w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Tutaj uczestnicy zmagali się w przygodach dziennikarskich, literackich, kulinarnych i oczywiście artystycznych. To jest piórnik z dekupażem. Naklejaliśmy obrazki z papieru ryżowego specjalnym takim klejem, który był lakierem i stworzyliśmy takie piórniki. W trakcie zajęć pracownicy muzeum starali się przepędzać elementy kultury kaszubskiej. Ferie w naszym województwie trwały od 2 do 13 lutego.